proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć, że jest Kowalczyk. Teraz. Gdy nie gra Ekstraklasa, zaglądamy na boiska drugoligowe. Podczas minionego weekendu rozegrano 12. kolejkę spotkań i można powiedzieć, że w obu grupach wykrystalizował się układ sił. Na czołowych miejscach dobrzy znajomi z poprzedniego sezonu. Ja zapraszam na boiska w Chorzowie i Warszawie. Na boisku w Chorzowie Chris Butt z najwyższym i zarazem najlepszym strzelcem Mariuszem Mizgałą. Wśród piłkarzy z Myszkowa większość grała już na boiskach Ekstraklasy. Czy Chris Butt mierzy w pierwszą ligę? Uważam, że jeszcze za wysokie progi są to. Chociaż no, nie odstajemy poziomem od takich zespołów, które są przed nami i uważam, że będziemy chcieli grać jak najlepiej. Chorzowski Ruch grał z Chris Buttem osłabiony brakiem kontuzjowanego gęsiora, ale za to w nowych, pasiastych koszulkach. To jest powrót do tradycji, ponieważ kilkadziesiąt właściwie lat temu Ruch grał w takich strojach. No i my od kilku meczów już również gramy w takich koszulkach w pasy. Spadając z ligi zakładaliśmy od razu, że ma być to krucjata bardzo krótka i musimy w następnym sezonie powrócić do pierwszej ligi. No a czy nam to się uda? Dzisiaj się przekonamy, ponieważ mamy bardzo ciężki mecz z wymagającym przeciwnikiem i będzie to pewnego rodzaju sprawdzian i jakiś tam etap do ligi. W 36. minucie spotkania Mirosław Bąk zdobył prowadzenie dla Ruchu. Przez 5 lat ten doświadczony piłkarz grał w Grecji i teraz po powrocie jest mocnym punktem zespołu chorzowskiego. Była to 7. bramka tego zawodnika w tym sezonie. Zachował się jak doświadczony, rutynowany zawodnik, odwrócony tyłem do bramki, zdołał zaskoczyć Scholza. Na początku drugiej połowy Mariusz Mizgała zdobył wyrównanie. Była to 9. bramka piłkarza Myszkowa w tym sezonie. Sędzia meczu Dymek z Wrocławia był tolerancyjny. Piotr Rowicki faulowany, potem ryzykując, sam wymierzył sprawiedliwość. Bez konsekwencji. Wyglądało, że zachowałem się jak straszny brutal. No ja wiadomo, no może nie zrobiłem tego zbyt... No to była zbyt pochopna decyzja moja, no zgadzam się z tym. No nie po sportowemu się zachowałem, przyznaję się i trochę jest mi żal. Piotr Rowicki po meczu wygląda, jak gdyby brał udział w walce bokserskiej. No nie była to walka bokserska, tyle że to mecz jak może derbowy, czyli to jest walka do upadłego. A więc takie wypadki się zdarzają, że są kontuzje twarzy, nie tylko samych nóg. Chorzowianie przeważali, mieli więcej sytuacji strzeleckich. Najpierw Rowicki trafił w poprzeczkę, a następnie Śrutwa w słupek. Ruch dotychczas nie stracił na własnym boisku punktu, gromiąc przeciwników. Tym razem musiał zadowolić się remisem 1-1. Pasa zwycięstw została przerwana. Oto czołówka grupy pierwszej, drugiej ligi. Na pierwszym miejscu Chorzowski Ruch, na drugim Zawisza Bydgoszcz. Dosyć wysoko drużyny Odry Wodzisław i Górnika Konin. Warszawska Polonia to jeden z najstarszych klubów w Polsce i piłkarze należeli kiedyś do najlepszych w kraju. Teraz grają w drugiej lidze i walczą o awans. Polonia podejmowała wczoraj lubelski Motor. Już pierwsza akcja gości w pierwszej minucie dała im prowadzenie. Tomasz Jasina podał do Szokaluka i ten ładnym strzałem zdobył bramkę. Konsternacja wśród widzów, bowiem z kim Polonia ma wygrywać, jeśli nie z ostatnią drużyną w tabeli. Minutę później było 1-1. Po rzucie wolnym wyrównał Dariusz Solnica. Niepokonani do tej pory poloniści już po raz 9 jako pierwsi stracili bramkę i musieli odrabiać straty. W 9 minucie ponownie rzut wolny dla piłkarzy czarnych koszul. Jego wykonawcą Dariusz Dźwigała. Tym razem sprytne rozegranie z Igorem Gołaszewskim. Później piłkę przejął Marcin Szulik i pięknym strzałem uzyskał bramkę na 2-1. Wydawało się, że poloniści przełamią kompleks remisów na własnym boisku, a dalsze bramki będą konsekwencją osiągniętej przewagi. Tak się jednak nie stało. Chwila nieuwagi w szykach obronnych. I w 32 minucie, co za chwilę zobaczymy, Sergiej Michajłow wyrównał stan meczu na 2-2. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Czy po raz 7, a 5 z rzędu na własnym boisku czarne koszule wywalczą tylko jeden punkt? Nieskuteczność polonistów zdawała to potwierdzać. W 59 minucie sędzia dopatrzył się faulu na Zbigniewie Murdzy i podyktował rzut karny, którego nie strzelił Dźwigała. Wówczas większość kibiców zwątpiła w powodzenie ataków Polonii. Polski w bramce Motoru.
Jednak w 66 minucie radość nie zrobiło się przy Konwiktorskiej. Po akcji dźwigała go Aszewski Prokop. Ten ostatni umieścił piłkę w bramce Motoru. Polonia pokonała Motor 3-2 i przełamała złą passę remisów na własnym stadionie. Inna sprawa, że niełatwo jest grać w roli faworyta, gdy wszystkie drużyny w myśl hasła bij mistrza pokazują szczyt swoich możliwości. Na pewno nazwa Polonii elektryzuje wszystkich i wszyscy dają siebie w takim meczu, ile to jest możliwe. Tym bardziej, że jakakolwiek drużyna przyjeżdża do Warszawy, to ona widzi, że dużo ludzi, dużo fachowców obserwuje każdego innego zawodnika i on jakby się chciał pokazać, że może wpadnie w sidła z jakiegoś menadżera do jakiegoś klubu. W sezonie 94-95 Polonia zajęła w drugiej lidze 7 miejsce. Z ubiegłorocznego składu pozostało jedynie 4 zawodników. Zmiany personalne były w porównaniu do tamtego sezonu. Doszła spora grupa zawodników z Piaseczna. Praktycznie tworzymy trzon zespołu. No ja myślę, że szanse są na pewno na pierwszą ligę. Marzy się panu gra w pierwszej lidze? Na pewno tak, tak jak każdemu zawodnikowi, który już coś w życiu osiągnął. Bo ja na przykład chcę grać w pierwszej lidze i będę do tego starał się dążyć. Czołówka grupy drugiej, na pierwszym miejscu Petrochemia, punkt straty Polonii i dość nieoczekiwanie Jeziorak i Ława, na miejscu czwartym też wysoko Beniaminek z Radomska. Na kolejnych dwóch pozycjach zespoły z Krakowa. Wiele ciekawych rzeczy dzieje się ostatnio na naszych boiskach za sprawą sędziów. Odczuwają to zresztą na własnej skórze sami sędziowie, o czym świadczą dwa kolejne zawieszenia do końca roku arbitrów pierwszoligowych. Rozpoczęło się od meczu Stomil Legia. Dwie decyzje sędziego wzbudziły wtedy zacięte dyskusje wśród piłkarskich kibiców. Więcej czasu poświęciliśmy wówczas słynnej jedenastce podyktowanej przeciwko Legii. Dziś w naszej rubryce powtórka z przepisów obie wątpliwe sytuacje. 58. minuta meczu Stomil Olsztyn Legia Warszawa. Akcja gospodarzy, którzy w tym momencie przegrywają z mistrzem Polski 0-1. Sokołowski mija obrońcę Legii i strzela na bramkę. Szczęsny odbija piłkę. Dochodzi do potwornego zamieszania. Wykorzystuje to leżący na ziemi tyłem do bramki Jacek Płóciennik. Chwyta piłkę nogami i przerzuca ją nad sobą. Ta wolniutko wtacza się do bramki. Stadion oszalał. Kilka chwil później 15-tysięczna publiczność jednak gwiżdże. Sędzia Roman Walczak z Łodzi nie uznaje gola. Czy miał rację? Otóż jeżeli zawodnik przyciska piłkę obiema nogami do ziemi i w ten sposób uniemożliwia innym zawodnikom zagranie, jakby nakrywa ją z góry, wówczas jest to zagranie nieprawidłowe i trzeba podyktować rzut wolny pośredni. Natomiast jeżeli zawodnik trzyma piłkę obu nóż w górze na przykład, inni zawodnicy mają możliwość wybić mu ją, wówczas jest to zagranie prawidłowe. Także podobnie, jeżeli zawodnik strzela bramkę, trzymając piłkę obu nóż, jest to zagranie prawidłowe. Na powtórce widać wyraźnie, że piłka nie ma kontaktu z murawą. Obrońcy Legii mieli sposobność wybicia jej z między nóg Płóciennika. Zatem gol został zdobyty prawidłowo. Jednak po meczu sędzia tłumaczy, że nie uznał bramki, gdyż wcześniej któryś z piłkarzy Stomilu dotknął piłki ręką. Prześledźmy jeszcze raz tą samą sytuację. W tym jej fragmencie na pewno ręki nie było. Być może sędzia dostrzegł ją w momencie zamieszania. Na przykład tu. Albo tu. Przyjrzyjmy się dokładnie powtórzonemu kilkakrotnie ujęciu. Zagranie ręką jest mimo wszystko wątpliwe. Ale oto 73. minuta tego samego meczu. Wrzut z autu dla Stomilu. Piłka przelatuje nad głowami Jałochy i Czereszewskiego. Przejmuje ją Michalski i wybija w pole. Sędzia dyktuje rzut karny, dopatrując się ponownie ręki. Jeszcze raz ta sama sytuacja. W momencie, gdy piłka przelatywała nad głowami zawodników, o zagraniu ręką nie mogło być mowy. Stojący za tą dwójką Michalski wyraźnie przyjmuje piłkę na pierś. Jak przepisy definiują miejsce ciała, od którego zaczyna się ręka?
Kiedyś, jeszcze jakieś 5 lat temu, bark, to miejsce aż do palców to było zagranie ręką. Od kilku lat interpretacja FIFA jest inna i bark nie zaliczany jest jako ręka. To znaczy zagranie barkiem jest zagraniem prawidłowym. Ręka to jest ramię, przedramię i dłoń. Bardzo częste jest zagranie, kiedy zawodnikowi spada piłka z góry. Zawodnik ją w ten sposób zagrywa. Jest to zagranie prawidłowe. Kiedyś było nieprawidłowe. Z pewnością żadna z wymienionych wyżej możliwości nie miała miejsca w tej sytuacji. Zatem w obu przypadkach łódzki sędzia pomylił się. A ponieważ skrzywdził po jednym razie każdy z zespołów, uratował twarz tym, że specjalnie w wyniku meczu nie wypaczył. Myślę, że ten materiał sporo Państwu wyjaśnił.